9 listopada na krytej pływalni w Nysie odbyły się sztafetowe zawody pływackie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. No i ruszyły dziewczęta. Głównymi celami tej imprezy było upowszechnienie umiejętności pływania wśród dzieci i młodzieży, jak również popularyzacja pływania jako dyscypliny sportowej. Próbuję w ramach imprez typu właśnie Święto Niepodległości czy też Święto Konstytucji 3 Maja organizować dla młodzieży zawody sportowe, bo uważam, że sportem też można uświetnić taką okoliczność jak wydarzenia państwowe. Sztafety rywalizowały ze sobą na różnych dystansach. Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy sprawdzali swoje możliwości w stylu dowolnym, klasycznym i zmiennym. Przygotowanie tych dzieci jest bardzo dobre. Poziom zawodów jest zawsze wysoki i szkoda, że tylko właśnie to są z gminy Nysa szkoły. A te dzieciaki przychodzące tutaj na basen uczą się z nauczycielami pływać, wykorzystują płynie swoje umiejętności, doskonalą właśnie na wodach otwartych. Wśród uczestników zawodów można było zauważyć dużą motywację, ale nie zabrakło również miejsca na dobrą zabawę. Niektórzy z nich rywalizowali ze sobą już nie pierwszy raz, a udział w tego typu zawodach jest dla nich rzeczą normalną. Było trochę ciężko, ale poszło wszystko bardzo dobrze. To dopiero nasz pierwszy raz pływania w gimnazjum i nie znałyśmy jeszcze ich, ale dobrze są. My się spotkaliśmy kiedyś na zawodach w podstawówce. Wrażenia są bardzo dobre i chciałabym pozdrowić moją mamę. Ja też. W pierwszej klasy trenujemy. W pierwszej klasy rodzice zapisali na szkołę, na klasę sportową, pływacką i pływamy. Próbujemy zdobyć jak najwięcej pucharów. Na widowni zawodnikom kibicowali nauczyciele, trenerzy oraz całe rodziny. Wnuczka chodzi do szkoły numer 5 podstawowej. No, cieszymy się, że mogliśmy jej trochę poklaskać, ją trochę powstrzymać na duchu. W ogóle dobrze, że jest taki stan, w ogóle taka pływalnia w Nysie. Młodzież w ogóle nie ma zajęcia, tak przynajmniej nie muszą siedzieć cały czas przy komputerach i komórkami się bawić. No. Oj, bardzo dumna, tym bardziej, że ciężko dziewczynki pracują, mamy zajęcia w szkole, dwa razy w tygodniu dziewczynki chodzą na basen. Uważam, że to jest fajna impreza, sprawdziła się i czekamy na przyszły rok, żeby też wystąpić. Między poszczególnymi startami atmosferę na pływalni umilał zespół taneczny. Po udanych wyścigach nadszedł czas na zasłużone oklaski. Dla każdej zwycięskiej sztafety czekała nagroda w postaci pucharów i dyplomów. Tym, którym się nie udało, życzymy sukcesów w następnych zawodach.